Piotr Rybak trafi do więzienia za spalenie kukły Żyda. Orzeczoną wobec Piotra Rybaka karę pozbawienia wolności obniża do 3 miesięcy. Minister edukacji zapowiada pomoc dla dzieci poszkodowanych w Świebodzicach. Pani premier przyznała 4 renty. Dolnośląska policja szykuje na święta masowe patrole i kontrole. Praca będzie polegała głównie na zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku. Łukasz Kocur, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na czwartkowe wydanie aktualnych informacji Echo 24. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska w czwartek odwiedziła rodzinne Świebodzice. Przedstawicielka rządu zapewniała, że wszystkie poszkodowane w katastrofie osoby otrzymają niezbędną pomoc, a dodatkową opieką zostaną objęte także dzieci. Więcej o sposobach wsparcia w materiale Piotra Błachuta. Przyznaję rentę specjalną w stałej kwocie 3050 zł brutto miesięcznie. Rentę otrzyma 4 dzieci, które podczas katastrofy straciły swoich bliskich i trafią do rodzin zastępczych. Polityk nie ukrywała, że tragedia w Świebodzicach wstrząsnęła wszystkimi. Pani premier zadeklarowała wszelką pomoc, uruchomienie rezerwy budżetowej. Po pierwsze, wypłacono już 6000 zł dla każdej rodziny. To nie jedyna pomoc, jaką od państwa otrzymają poszkodowane rodziny. Jest deklaracja pisemna pani premier, że pokryje koszty pogrzebów, jednocześnie koszty remontów mieszkań. Pan burmistrz już je wskazuje, już ekipy remontowe wchodzą do tych mieszkań. Teraz wskazał mieszkania zastępcze. Burmistrz Świebodzic Bogdan Kożuchowicz podczas spotkania dziękował za wsparcie zarówno ze strony władz, jak i społeczeństwa. Podkreślił, że cieszy go pomoc i wsparcie, które napływa od wielu osób. Trudno mi nawet dookreślić, ale myślę, że naprawdę w każdym zakresie, ponieważ to jest również pomoc finansowa, więc jeżeli nie ma rzeczy czy jakiegoś na ten moment potrzebnego elementu, no to jest zakupywane. Wojewoda Dolnośląski Paweł Chreniak zapewniał też, że ciężko ranni cały czas mogą liczyć na opiekę. Osoba, która była najbardziej poszkodowana, jest w tym momencie w szpitalu, mimo że jest w stanie ciężkim, jednak sytuacja poprawia się i to jest ta bardzo dobra informacja. Osoby, którym udało się przeżyć i są w stabilnym stanie, nie muszą się martwić tym, że święta spędzą na ulicy. Rodziny pełne, które ocalały, małżeństwa, mają w tej chwili mieszkania zastępcze i w nich spędzą święta. Warto zaznaczyć, że w mieście nadal prowadzona jest zbiórka na rzecz ofiar katastrofy. Gdyby ktoś chciał pomóc poszkodowanym, najlepiej kontaktować się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej lub Miejskim Domem Kultury w Świebodzicach. Echo 24, Piotr Błachut. Olbrzymie emocje towarzyszyły wyrokowi na Piotra Rybaka oskarżonego o spalenie kukły Żyda podczas antyislamskiej manifestacji, do której, przypomnijmy, doszło na wrocławskim rynku w listopadzie 2015 roku. W czwartek w holu sądu doszło nawet do obelg, a także szamotaniny. A wszystko zaczęło się jeszcze na ulicy. Szczegóły w materiale Mariana Maciejewskiego. Zwolennicy Piotra Rybaka zgłosili demonstrację przed wejściem do sądu. Sąd ruchu takiego nie przewidział, a że okna sali wychodziły na ulicę, demonstrantom udało się ogłoszenie wyroku zagłuszać. Ja się postaram mówić trochę głośniej. Jesteśmy w takich warunkach, jakich jesteśmy. To akurat są poplecznicy oskarżonego i im zawdzięczamy taką, a nie inną atmosferę tej sali. Sąd pierwszej instancji w listopadzie ubiegłego roku ukarał Piotra Rybaka 10 miesiącami bezwzględnego pozbawienia wolności. Prokuratura wnioskowała o 10 miesięcy prac społecznych po 20 godzin miesięcznie, a obrona o uniewinnienie. Punkt pierwszy. Zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że a. uzupełnia opis przypisanego oskarżonemu czynu poprzez dodanie po słowach spalenie kukły stwierdzenia przedstawiającej wizerunek osoby narodowości żydowskiej. B. Orzeczoną wobec Piotra Rybaka karę pozbawienia wolności obniża do 3 miesięcy. Punkt drugi. W pozostałym zakresie zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy. Także na sali doszło do zakłócenia spokoju. 2 osoby policja wyprowadziła. Jestem Polakiem, to znaczy, że nienawidzę Polaków, panie sędzio? Proszę o zachowanie spokoju. Jeżeli pan nie chce słuchać, to może pan wyjść. Pana Jarosława Kaczyńskiego. Prosiłbym o wyprowadzenie tego pana z sali.
proszę opuścić salę. Jeżeli ktoś z Państwa chce jeszcze opuścić salę, pan Piotr Rybak nie nienawidzi Żydów, tylko konkretnych, Żydomasonów. Czyn oskarżonego jest czynem haniebnym. Haniebnym, bo przedstawia Polskę jako kraj, który chyba cofa się w pewnych rozwiązaniach. Kraj ksenofobów. Głośno było także po wyroku. Jednym ze wznoszących okrzyki był eks-ksiądz, a zarazem nacjonalista Jacek Międlar. Piotrek Rybak! Piotrek Rybak! Sędzia Kalos! Sędzia Kalos! Sędzia Kalos! Gorszy sąd! Gorszy sąd! Gorszy sąd! Gorszy sąd! Mam pełną satysfakcję, to nie chodzi o wymiar. Został wydany wyrok bez zawieszenia za mowę i czyn nienawiści. I to jest bardzo istotny w tym całym klimacie, który teraz mamy, akcent. A ty dzisiaj 13 dołączyłeś symbolicznie do Chrystusa, a pan sędzia górny dołączył do Piłata. Tak naprawdę najistotniejsze będzie to, jak sąd na piśmie uzasadni ten wyrok. No i po otrzymaniu tego wyroku będę rozważać ewentualne wystąpienie do Sądu Najwyższego. Łagodząc wyrok, sąd wskazał, że najważniejsze w karze jest jej nieuchronność. Marian Maciejewski, Echo 24. Dolnośląscy policjanci podczas zbliżających się świąt wielkanocnych zapowiadają wzmożone patrole, a także kontrole na drogach całego naszego regionu. Dla funkcjonariuszy drogówki to również czas intensywnej pracy. Szczególnym nadzorem objęte zostaną główne arterie i trasy, ale także drogi wylatowe z naszych miast. Na policyjny patrol wraz z funkcjonariuszami wybrał się również nasz reporter Arkadiusz Skarbowski. Wielkanoc za pasem, a to oznacza, że większość kierowców wybierze się w podróż na święta do rodziny. Na dolnośląskich drogach pojawi się więcej aut, ale też i policyjnych patroli. Policjanci będą dbali na drogach naszego województwa o to, żeby każdy, kto wybiera się do swojej rodziny na święta, bezpiecznie dotarł do niej, a także powrócił później po zakończonych świętach do swojego miejsca zamieszkania. Praca będzie polegała głównie na zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku na drogach, a także na regulowaniu ruchu, jeżeli będzie taka konieczność. Funkcjonariusze szczególnym nadzorem obejmą główne arterie, drogi wylotowe z miast, a także rejony kościołów i cmentarzy. Przypominają, iż przed długą jazdą każdy z kierowców powinien być wypoczęty i odpowiednio do niej przygotowany. Minimum 24 godziny wcześniej, żeby nie spożywał alkoholu, żeby jego stan psychofizyczny był jak najlepszy. Przed jazdą dobrze, aby sobie zaplanował tą trasę, zaplanował sobie również przerwy. Powinien przygotować odpowiednio samochód do jazdy, sprawdzić, czy ma sprawne oświetlenie, sprawdzić, czy ma obowiązkowe wyposażenie pojazdu. Jednak mimo wzmożonego ruchu podczas świąt liczba wypadków i kolizji drogowych nie odbiega od tych dni powszednie. Podczas świąt nie tylko wielkanocnych, ale także bożonarodzeniowych oraz długich weekendów te wskazania dobowe wypadków drogowych nie odbiegają znacząco od liczby zdarzeń drogowych tego typu, jakie pojawiają się w ciągu dni powszednich. W ramach akcji Bezpieczna Wielkanoc policjanci już pojawili się na wrocławskich ulicach i kontrolowali pierwszych kierowców ich pojazdy. Na co zwracali szczególną uwagę? Policjant zwrócił uwagę na to, że mam wbity gwóźdź w oponę, nawet nie zauważyłem, także trzeba będzie to wymienić. No, rutynowa kontrola, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy. Sprawność świateł przede wszystkim. No akurat tak się składa, że ja mam świeżo zaktualizowaną gaśnicę. To myślę, że to też warto sprawdzić. Nie tylko policjanci, ale też i strażnicy miejscy będą mieli pełne ręce roboty. Lany poniedziałek to dla nich nie lada wyzwanie. Nie wolno czegoś robić na siłę. Może być to potraktowane jako wykroczenie, a nawet w szczególnych wypadkach przestępstwo. Nie może być mowy o niszczeniu garderoby, o stwarzaniu pewnego rodzaju zagrożenia, a przez to mam na myśli wbieganie na jezdnię. Akcja Bezpieczna Wielkanoc potrwa od piątku 14 kwietnia do poniedziałku 17 kwietnia. W związku ze spodziewanym wzrostem natężenia ruchu drogowego w okresie świąt, prace remontowe na drogach Dolnego Śląska zostaną ograniczone do minimum. Arkadiusz Skarbowski, Echo 24. Muzyczny zespół Piersi znów będzie mógł nagrywać, a także wydawać płyty. Tak orzekł wrocławski sąd apelacyjny. My również pytamy, czy to koniec sporu Pawła Kukiza z samym zespołem. Proces obserwował dla Państwa Marian Maciejewski.
Nieczęsto się zdarza, aby piersi budziły takie emocje, żeby o ich losie musiał rozstrzygać aż sąd. Bo to są szczególne piersi. Członkowie zespołu o tej nazwie. Spór dotyczył właśnie nazwy i logotypu grupy. Paweł Kukiz domagał się zakazania zespołowi używania tych elementów. Sąd pierwszej instancji pozew oddalił. Sprawa trafiła do sądu apelacyjnego we Wrocławiu. Na rozprawie 30 marca pełnomocniczka obecnego posła uzasadniała, że to z nim, jako niekwestionowanym liderem, nazwa ta była kojarzona. Muzycy z zespołu dowodzili, że właścicielem tych elementów był cały zespół. Oddala zażalenie, punkt drugi, oddala apelację, punkt trzeci, koszty postępowania odwoławczego znosi wzajemnie. Nazwa zespołu muzycznego należy do kategorii tak zwanej krótkiej jednostki słownej, które jedynie wyjątkowo mogą być uznane za utwór podlegający ochronie prawnej autorskiej, jeśli posiadają autonomiczną wartość twórczą o cechach oryginalności i indywidualności. Zdaniem sądu apelacyjnego, tak jak przyjął to sąd pierwszej instancji, nazwa piersi stanowi użycie słowa występującego w języku potocznym, w domenie publicznej, dla oznaczenia na zewnątrz działalności grupy osób w charakterze zespołu muzycznego. W ramach spotkania założycielskiego zespołu w Jarocinie w 1984 roku nadanie nazwy było wynikiem wspólnego wkładu twórczego wszystkich muzyków Moździerskiego, Olszewskiego, Jezierskiego i Kukiza. Nawet gdyby przyjąć ten logotyp za utwór, należało uznać, że prawa do posługiwania się nim zostały udostępnione zespołowi jako całości, bowiem grafik, który otworzył ten logotyp jako element okładki pierwszej płyty z nazwą tejże płyty, wyraził zgodę na korzystanie jako znaku nazwy zespołu, a nie tylko płyty, w stosunku do całego zespołu. Na ogłoszeniu wyroku nie zjawili się ani muzycy, ani pełnomocniczka Pawła Kukiza. Wyrok jest prawomocny. Wprawdzie Kukizowi przysługuje jeszcze kasacja, ale muzykom otwiera już drogę do pełnej działalności. W toku postępowania było wydane postanowienie zabezpieczające, by na ten okres zespół piersi wstrzymał się z wydawaniem jakichkolwiek płyt, czy korzystania z logotypu piersi na gadżetach, różnych koszulkach, tego typu przedmiotach. Wyrok jest oczywiście dzisiaj prawomocny, także zespół ma już od dzisiaj możliwość wydawania płyt i działania dalej w dalszym ciągu pod tą nazwą. Marian Maciejewski, Echo 24. Wszyscy sympatycy żużla z utęsknieniem czekali na inaugurację sezonu, a także na otwarcie po przebudowie Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu. Zawodnicy Betardu Sparty w czwartek towarzysko rywalizowali na swoim torze z drużyną z Tarnowa. Tymczasem już w najbliższą niedzielę w pierwszym meczu ligowym spotkają się na wyjeździe z Unią Leszno. O ostatnich przygotowaniach do sezonu redaktor Janusz Kołodziej rozmawia z Mariuszem Cieślińskim, obecnym trenerem przygotowania motorycznego wrocławskiej ekipy. Rozpoczęcie sezonu żużlowego 2017 w PGE Superlidze. W pierwszy dzień świąt zespół Betardu Sparty Wrocław wybiera się na bardzo trudny mecz do Fogo Unii Leszno. Zanim o tym spotkaniu, najpierw dowiemy się, w jaki sposób żużlowcy Betardu Sparty Wrocław przygotowywali się do tego sezonu, a o tym wie najlepiej trener przygotowania motorycznego, mój i Państwa gość, Mariusz Cieśliński, utytułowany zawodnik, jeśli chodzi o sporty walki i znakomity trener. Panie trenerze, jak pan ocenia stopień przygotowań do ciężkiego sezonu, który się zapowiada, i czy jest pan zadowolony z tego, co osiągnęliście? Muszę powiedzieć, że jestem zadowolony bardzo, bo z tą grupą sportowców pracuję już teraz, to jest trzeci sezon, z nimi razem pracowałem. Nową osobą to jest Andrzej Lebiedew. No, trzeba powiedzieć, naprawdę ciężką zimę przepracowaliśmy, bardzo nam szybko zleciała, mimo że trening było takie mozolne, monotonne. W tym roku zmieniliśmy to, że dodaliśmy do naszych przygotowań grę w squasha, którą chłopaki polubili. Tutaj w centrum Hastalawica cały czas uczestniczyliśmy, korzystaliśmy z treningów do siły funkcjonalnej, no i oczywiście nasz tradycyjny obóz górski, dużo biegów na nartach, dużo kilometrów przebiegniętych normalnie na butach, na nogach, także no to wszystko na pewno zaowocuje w tym sezonie, zwłaszcza, że no mówię, to jest paczka fajnych, ambitnych chłopaków, pokazują to już od kilku lat, że naprawdę potrafią zawalczyć czasami w takiej pozycji underdoga, tak jak było 2 lata temu, gdzie byliśmy w finale Mistrzostw Polski PGE Ekstraligi, także no mi się wydaje, że w tym roku no będziemy chcieli tak samo walczyć jak najwyższe cele.
i to są zawodnicy bardzo ambitni. Niezwykle ambitnym człowiekiem jesteś ty i wybitnym specjalistą, jak to się mówi kolokwialnie, w jaki sposób dać kość. Ale to wszystko ma jakiś sens, to wszystko jest monitorowane. Bez przerwy wykonywaliście różne badania, które pozwalały ci określić stan przygotowań organizmu każdego zawodnika do tego wielkiego wysiłku. No na pewno tak. Poza tym też o, jakby to powiedzieć, jakości przygotowań sportowca też decyduje mniej więcej ich waga, postura, także po chłopakach widać, że no są fajnie przygotowani, spasowani swoimi sylwetkami do motocykli, nie ma nikogo z nadwagą, to jest no mówię, najlepszym sposobem takiej kontroli zawodnika to jest też kontrola ich wagi, nie? Między innymi. I tutaj no mi się wydaje, że tutaj dużą pracę wykonaliśmy z całym klubem, z tym całym sztabem szkoleniowym. No plus oni sami, chłopcy sami są uświadomieni i też tak naprawdę nie trzeba ich pilnować, mówić już im, co mają jeść, czego nie jeść, co pić, czego nie. No i tak to wszystko się zazębia u nas. Dwa mecze najpierw na wyjeździe, najpierw Ogołnia Leszno, później ROW Rybnik i dopiero trzeci mecz, ale to nie z niebyle kim, bo z ekipą z Torunia. Tak jak naprawdę teraz już rozmawiamy jak kibic z kibicem, bo przecież interesujemy się również tą dyscypliną sportu, to właściwie kandydatów do złotego medalu jest czterech, może pięciu. W tym oczywiście wrocławska drużyna. Te rozgrywki zapowiadają się no niezwykle emocjonująco. Na pewno tak, tak przed każdym sezonem. Jest początek sezonu, tam jest kilka ekip zawsze, która wypina klapę do medali, także jedną z ekip na pewno będziemy my, nie? I tutaj mówię, będziemy starali się na pewno, mówię to za chłopców, którzy właśnie będą się ścigać, będą starali się zawalczyć jak najwyższe cele, nie? No bo po to się to robi, po to są te przygotowania, po to pracujemy, żeby osiągać jak najwyższe wyniki, no bo kibic też nie przychodzi tylko z miłości do, czy sympatii do zwykłego zawodnika, jednego czy drugiego, ale też po to, żeby ich drużyna odnosiła sukces i to będziemy chcieli zrobić. Mam nadzieję, że spotkania będą interesujące, a żużlowcy Betardu Sparty Wrocław na tym nowym, prezentującym się naprawdę efektownie stadionie olimpijskim dostarczą wielu sportowych wrażeń swoim najwierniejszym kibicom, których na pewno nie zabraknie na poszczególnych spotkaniach. Moim i Państwa gościem był Mariusz Cieśliński, trener przygotowania motorycznego Betardu Sparty Wrocław. Dla Echo 24 Janusz Kołodziej. Caritas Archidiecezji Wrocławskiej stara się zadbać o to, aby najubożsi, a także potrzebujący nie byli podczas nadchodzących świąt wielkanocnych głodni. W ramach akcji pod nazwą Tak Pomagam trwa obecnie przygotowywanie 200 paczek pełnych jedzenia. Więcej o akcji wspierającej najbiedniejszych wrocławian w materiale Marty Laburde. Gromadzenie tej żywności trwało kilka dni. Każdy mógł przyłączyć się do akcji i pośrednio podzielić się jedzeniem z ubogimi mieszkańcami Wrocławia. Zbiórka jedzenia odbywała się w kilkudziesięciu miejscach na terenie całego miasta i jego okolic. Za mną przygotowane są towary do pakowania. Będziemy dzisiaj przygotowywać 200 paczek. 200 paczek dla osób bezdomnych, które są na co dzień pod naszą opieką. To między innymi te osoby, które do Caritas Archidiecezji Wrocławskiej przychodzą zjeść obiad. Podczas świąt jadłodajnie będą jednak nieczynne, dlatego dla niektórych zawartość takiej paczki to jedyna szansa na posiłek. Nie będą mieli tych obiadów świątecznych, więc chcemy im chociaż dać to, że na stole, na śniadanie wielkanocnej będzie ich bochenek chleba, jakaś wędlina, jakiś ser, mleko, takich rzeczy, które wiemy, że mogą im się przydać, które będą dla nich możliwe do spożycia od razu. Na terenie wrocławskiej archidiecezji zebrano łącznie 13 ton produktów. Większość z nich została już wydana. W tej chwili jest wydanych około już niemal 100 podań, przemnażamy to na 3-4 osoby w rodzinie, więc ta pomoc trafiła już do kilkuset osób w naszej diecezji. A ostatnie 200 paczek wolontariusze rozdadzą rano w Wielką Sobotę. Na paczki zapisywaliśmy przez cały tydzień. Te paczki zostaną odebrane przez 200 osób. To są osoby przede wszystkim mieszkające tutaj na terenie gminy Wrocław. Osoby bezdomne i osoby ubogie, których nie stać na zakup takich zwykłych produktów na święta. Do wsparcia najuboższych może przyłączyć się każdy, przekazując 1% podatku dochodowego na rzecz Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. Zdaniem wolontariuszy pomoc potrzebującym jest ważna przez cały rok, ale święta to wyjątkowy czas. Chyba wtedy najbardziej rodziny się tak jakoś zbierają ze sobą
i chcą się spotkać no, w jakiejś milszej atmosferze niż na co dzień. A jeżeli mogą się wzajemnie jakoś podzielić tym, co mają, to jest chyba to dla rodziny i korzystniej, i przyjemniej. Składając życzenia świąteczne wśród wielu przymiotników, zwykle mówi się, aby były one rodzinne. Jest to jednak taki okres, w którym powinno się pamiętać o wszystkich, a odrobinę tego świątecznego ciepła okazywać nie tylko najbliższym. Dla Echo 24 Marta Laburda. I tą wiadomością kończymy informacje Echo 24, natomiast po więcej aktualności z Wrocławia, także z całego regionu, zapraszam Państwa także na nasz portal internetowy pod adresem echo24.tv. Do zobaczenia.